Zoom! Oto ja, Rocky Rakieta Dławik. Ej, ty, gdzie jest reporter, który miał zrobić się wywiad? Co za przestój, jestem szybki. Nie mam czasu na bezproduktywne stanie. Muszę się ruszać. Zoom! Ale wpadłam. Ja zrobię ten wywiad. Ale jesteś babką. Nigdy wcześniej babka nie robiła ze mną wywiadu. Wszystkie są zbyt zajęte wielbieniem ziemi, po której chodzę. Co najpierw chcesz wiedzieć? Właśnie chciałam... Tak, wiem. Chcesz wiedzieć, jak to jest być Rockim Rakietą? Zapytaj kogokolwiek na świecie, kim chciałby być, odpowiedź ci, że mną. Możliwe, że dlatego, że jestem taki śliczny. Zoom! Kółka nie będą ci więcej potrzebne i podwozie też ci się już nie przyda. Zoom! Najprawdziwsza racja! Czadu mały! Panie, panowie, już nadszedł czas nadstawić uszu, bo przed wami dziś specjalny gość wyśpiewa duszę swą. Złapio! Zabiła ciekawość kota. Ktoś rzekł, ja mędrkom tym zadaję kłam. Jeszcze będziesz ze mnie dumny, tato. Nieskory los do łask gna, gdzie tęsknota żal. Daj siłę odnaleźć światło dnia. Za tobą błądzę w snach, za tobą dusza łka. Wiem, jesteś tuż, choć wokół mrok i mgła. Czekaj! Widziałeś chyba. Zabiłem człowieka. Czekaj, zajmiemy się tym. Powiem, że nic się w ogóle nie zdarzyło. Cokolwiek powiesz, nic już tego nie zmieni. Jestem Egiptem. Jestem gwiazdą za ranną i wieczorną. Jak powiem, że dzień jest nocą, to nie zaprzeczą. I co do ciebie ważne jest tylko to, co powiem ja. A ja powiem, że ty jesteś niewinny. Nieważne, co powiesz. Ty nic nie rozumiesz. Ja już tu nie mogę zostać. Mojżesz... Nie! Wszystko, w co wierzyłem, to jedno wielkie kłamstwo. Nie jestem twym bratem. Nie rozodzideł. Pysznych sal alabastrowa biel. To, co ukochałem, to jest mój dom. Z moim ojcem, matką, bratem dostojeństwo bije stąd. Mój własny dom. Pośród mych najbardziej własnych rzeczy żyję tu. Gdyby ktoś miał wątpliwości, to byłby gruby błąd. Egipskim księciem. Jestem. Jesteś na lwiej ziemi. Naprawdę? Nie! Kto ci pozwolił? Czy ty wiesz, co zrobiłeś? Zdaje się, że uratowałem ci życie. Tak? A ja sądzę, że nic mi nie groziło. Ja widziałem, że grozi. Zabieraj się stąd. Przyjmij mnie, proszę, do swego stada. Nie! Jesteś wyrzutkiem, tak jak inni. Nie jestem już z nimi. Odszedłem. Ty nie wiesz, jaki ja jestem. Nie osądzaj mnie za to, czego nie popełniłem. Kiedyś czułem wstyd, głupio bałem się,
że nie zdążę już, że miłość straci sens, że wyśmieją nas. Dzisiaj wreszcie wiem. Zniesiem. Patrzy, ho! Lasa! Bomba! Niezły jestem! Ha! Ha! O, mamo! Wykończę się, zanim wyćwiczę te muskuły. Ubermas, to jest coś dla mnie. Ha! Hej, panie, to cudo działa, mówisz? Jasne, że tak. Doktor Szarak daje na to swoje słowo. Ubermas to gwarantowany skutek. I to jaki? Nieźle. Co tam jest w środku? O, skład jest ściśle tajny. Chyba, że zapłacisz za kurację, wtedy się dowiesz. No... Żartuję. Oczywiście, że wszystko ci powiem. To przepyszny koktajl dla naiwniaków doprawiony odrobiną czarów. A co na to sanepid? Raz, dwa, trzy, ho! Lubię placki!